otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witamy także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Bardzo się cieszę, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz o podanie statuetek w kolejności, którą wam wyczyta tutaj pan. Kolejna statuetka przewidziana jest dla mazowieckiego kuratora oświaty, pani Aurelii Michałowskiej. Zapraszamy serdecznie. Damy dostojną panią kurator. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanownych Państwa, ale przede wszystkim Was, drodzy uczniowie, drodzy zarówno tu zgromadzeni, jak rozumiem też tam na łączach. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych prac, dlatego nie mogłam sobie odmówić chociażby tych kilku słów zwróconych do Was. Bardzo się cieszę, że potraficie wykorzystać swoją wiedzę, talent, zainteresowania, pasję, rzeczywiście wykorzystując swój potencjał, również ten historyczny. Chciałam podziękować waszym rodzicom, bo tak jak mówił tu któryś z przedmówców, rzeczywiście rodzice to ci pierwsi nauczyciele, którzy was za rękę prowadzą, ale oczywiście nic bez nauczycieli. To oni zapewne zasiali to ziarenko wspaniałe, które teraz patrzą jak kiełkuje. Ja życzę oczywiście nauczycielom, ale i nam wszystkich, aby to ziarenko tak cudownie kiełkowało, rosło, a potem wyrosło na wspaniałe dęby, dęby świadczące o naszej polskości. Drodzy moi, rozwijajcie swoje pasje, zainteresowania, talenty, a my dorośli będziemy was w tym jak najbardziej wspierać. Ja jako mazowiecki kurator oświaty oczywiście również. Wszystkiego dobrego, dziękując jeszcze raz za zaproszenie. Organizatorom życzę wielu sukcesów w kolejnych edycjach tego konkursu. Dziękuję bardzo. Brawa dla pani Aurelii Michałowskiej, mazowieckiego kuratora oświaty. I prosimy tutaj do centrum. A teraz zapraszam pana Miłosza Marczuka z Agencji Rozwoju Przemysłu. Ale rzecznik chyba ma inne zadania do wykonania. Cóż, otrzyma w swoim czasie wyróżnienie. Ale liczymy, że będzie przedstawiciel Fundacji PGZ, pani Ilona Kachniarz, prezes zarządu fundacji. Zapraszam serdecznie. No, chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. Pasuje ci w imieniu waszej grupy na laureatów.
Stań i odbierz szablę, która ci się przynależy. A szablę ufundował? Szabla została fundowana przez panią senator Marię Koc. Drugie miejsce zajęła grupa uczniów, zespół z 86. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni? Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu Wstępnego Matka Polska. Szabla została fundowana przez pana Adama Strużyka, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Strużyka, wiwat! Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Lęknij na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Mirosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca! Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra! Wiwat! 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 Niech żyją!